My właśnie zbieramy się do sklepu. Słuchajcie, jaka akcja. Ostatnio byliśmy w Sarnimstoku i były takie blaszki. Coś jak wiecie na mafiny, tylko prostokątne miejsca. No i chciałam je wziąć. Zastanawiałam się. Krzyś mówi, że w sumie to będzie ciężko z tego coś tam wyjąć, po co to bierzemy i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że właśnie jedziemy do Sarniego Stoku po te blaszki, bo potrzebuję do przepiśnika, żeby zrobić ładne zdjęcia takich kanapek mlecznych. Zobaczycie, ale to już będzie na... za niedługo, no nie powiem jeszcze kiedy, bo sama timingu nie znam. Natomiast pojawią się, przepis jest przepyszny, przesmaczny, ale chcę właśnie, żeby też oprawa była piękna. Wy nie będziecie musieli mieć takich blaszek, bo będziecie mogli po prostu powycinać to z prostokątnej blaszki, ale my chcemy mieć też na poczet. Mikołaj pomaga mi nosić paczki. Dziękuję kochanie, bo to wpadła. Super! Wszystkie paczki mi dzisiaj przyniósł, a troszeczkę tego jest, zobaczcie, o! Trzymajcie kciuki, żeby ta blaszka jeszcze była, bo była tylko jedna. Więc mam nadzieję, że uda nam się ją kupić. Mikołaj, to autko nie ma kółek. Au. Uszy mi krwawią. Krwawią mamie uszy. Słuchajcie, my jesteśmy osobami, które jeżdżą po brutwanki. Tak. I ja to mówię przy każdej takiej okazji i mówię, że ja będę po prostu kupować, jak coś będę chciała. Bo potem tracimy na to tylko czas. Siedzisz we mnie, jak na przesłuchaniu się czuję. Jak na przesłuchaniu. Będziemy otwierać łóżeczko Mikołaja, ale szybkie pytanie, wolicie krótsze vlogi i częściej, czy dłuższe, a rzadziej? To jest au, au. I ostrożnie to do Mikołaja. Robić, tak? Kupiliśmy łóżeczko z tego względu, że łóżeczko kosztowało ile? 150 zł tak. Płaciliśmy a w za hotelu, a w hotelu 150 zł za wypożyczenie. Tak. Więc uznaliśmy, że będziemy mieli własne po prostu i jak będziemy potrzebować w jakimś hotelu, gdzie nie będzie łóżeczka, to sobie będziemy mogli skorzystać. Tak, przepraszam, no, no ja wiem, że tobie się wydaje, że wszędzie są, a mi się wydaje, że nie wszędzie są. Nie, ale nie, nie do tego. Akurat w tym... Auto. Akurat w tym przypadku się zgadzam, ponieważ zazwyczaj do łóżeczka trzeba do... Auto. Trzymam auta. Dobrze. Super. Ała, to jest... Zaraz będziemy otwierać. To odłóż auta tam na stolik i pomożesz mamu się otworzyć, dobra? Odłóż na stolik. To jest za daleko. Albo tu, no to ci nie opłaca. Trzeba płacić za łóżeczka w hotelach. Bardzo często to się zdarza, tak? Na przykład 50 zł za dzień, czy tam 20 zł za dzień. A jak już masz, to po co masz wydawać 20 zł za dzień, jak jedziesz i tak samochodem na przykład? No to już wpakujesz to łóżeczko. Zwłaszcza, że w tym jednym miejscu to łóżeczko nam się zwróciło po prostu. Tak, dokładnie. No. Kupiliśmy po prostu takie beżowo-czarne. I fajnie, że jest małe. Fajnie, że jest to malutkie. Mam nadzieję, że po rozłożeniu będzie większe. Otwieramy. Tu, możesz otworzyć to. Pociągnąć. Tu na dole. Tu, chwyć. Patrz, tak jak mamusia. Ciach. No, mocno trzymaj. Jeszcze nie bój się. Nie zepsujesz. Jest! Wow. I teraz musimy wyciągnąć. Wyciągniesz? Tu. Nie, ja mam wyciągnąć? Dobra. Wow! To jest twoje łóżeczko, kochanie.
A, Mikołaj, odczuj się. Mama jeszcze nie do końca ogarnia, wiesz? Najpierw te dłuższe strony zawsze. Nie, bo to już jest, przynajmniej wiesz, tak było w tamtym. Nie ta kolejność, kochani. No to mówisz najpierw te dłuższe strony. A dlaczego zamknęłaś dół? A dlaczego miałam go nie zamykać? No to co mam zrobić z tym dołem? No, złóż go. No. No, a on się sam... Złóż to wszystko i teraz o, i teraz jest. No co ty gadasz, takie to jest? Tak. Dobra, to jest szybki instrukcja, aż składa jakie łódeczka. Nie składamy dołu, rozkładamy boki i dopiero wtedy składamy dół? Tak. A nie jest małe, jest duże, jest spoko. Duże jest, bardzo duże. Włóż ten materacyk. Daj mi kogoś, wkładamy materacyk. Tutaj jest o wiele mniej tych rzeczy. To jest takie podstawowe łóżeczko turystyczne, nie? No tak. Ale ładne. Jeszcze fajnie, ono się gdzieś tam spina, żeby to... Ej, tutaj, żeby nie jeździło. Jest. Co? Tak. Żeby to nie jeździło, to tu jest coś, no nie? No jest. Dobrze. Tu. Wow. Strzelony. Wow! No i tam miałeś te kieszenie na autko. Skacze. To tak, no i jedziemy do Zakopanego i tam właśnie mamy cały apartament, ale nie było łóżeczka. No i po prostu Miki musi mieć gdzie spać, żebyśmy go mogli wygodnie sobie położyć, zamknąć w tym łóżeczku i balować. Jak fajnie? Jak będziesz tutaj spał? Pokaż. Tak będziesz robił. Tak, o, super, jest wygodnie. Jest wygodnie, jest tanio, jest tanio. Na pewno jest wygodniej niż tak miał w Albanii, bo w Albanii miał taką dechę po prostu. To jest ten taki mem, no nie? Jest tanio, jest tanio, jest wygodnie, jest tanio. Nie, no może wygodnie mu jest, ale bo to jest takie przyjemne, to tutaj... Jeżeli o to chodzi, to naprawdę jest fajnie. Nie mogę się położyć, bo boję się, że go połamie. Natomiast jestem zadowolona. No ale jest stabilne, chyba. No. Tak. Już jest obślinione? No przecież. O, już jest ślinka, no. I właśnie o to chodzi, że jak macie takie... jakiś kolor, to o to szybko zajdzie, no. A to będzie łatwiej umyć, mi się wydaje. Ale to powinno się dawać ściągać. To jest takie dziwne, że tego się nie da ale ściągać. Ale ktoś tam mówił, że to ściągnął wszystko. Bo to ale jak tu masz nity? Nity, no może to nitował na nowo, bo tam coś się mu popsuło przed samym wyjazdem w tym łóżeczku właśnie. Widzieliśmy, no są gadżeciarskie te łóżeczka, że unosi się to, że można sobie stopniować, ale Mikołaj i tak teraz potrzebuje na samym dole mieć. Nie potrzebujemy wyższego. Więc stwierdziliśmy, że dobra, 150 dupy nie ma, a w sumie wydamy to i może nam się jeszcze przyda później, no nie? Na pewno się przyda. A tak wydamy w hotelu 150 zł i nic z tego nie będziemy mieć, więc szybka kalkulacja poszła i łóżeczko pykło. No super, mi się wydaje, że jest super. Że do przespania się w nocy, wiesz, po prostu żeby był bezpieczny. Oj, wkręciły się tu jakieś włosy. Dobrze, super ci się jeździ. Weźmiemy ci prześcieradełko. W ogóle, jak się nazywa to łóżeczko? Jak? Dream. Dream? A, Dream! Jak odkurzacze, które zazwyczaj pokazujemy na kanale. Ale ja widzę, że ty jesteś zadowolony. Moglibyśmy go tylko tutaj przełożyć. Trzymaj się, Mikołaj, niesiemy cię, trzymaj się. Dobrze! Yes. Tu wejście, czy tam wejście? Chyba lepiej z tamtej strony wejście, no nie? Uwaga! Trzymaj się! Trzymaj się! Nie, trzymaj się! Ojoj! Bam! Super! Mikołaj w ogóle ma teraz taką akcję, że praktycznie nie śpi. Mikołaj się budzi aktualnie koło w pół do szóstej, później idzie spać koło 11 na godzinę i później idzie spać o 8. Czyli praktycznie cały dzień jest z nami. I... no i jest tak zazwyczaj. Tak to zazwyczaj w jego drzemki mogliśmy dużo zrobić, popracować i tak dalej. Bo Mikołaj miał bardzo długie drzemki, on był śpioch cały czas. I tak od 3-4 dni mu się zmieniło. Dłużej, już od tygodnia to chyba trwa. Bo on jak on się budził gdzieś o 8:30, nie? To myśmy zdążyli już mnóstwo rzeczy popracować. Potem było 2 godziny i spał kolejny od 11 do 2, nawet czasami w 2:30, no nie? A teraz... Proszę. Co on chce? Aha.
mleczną kanapkę Martusi. Mamusi. Muszę zrobić jeszcze takie bardziej dla dzieci, takie, żeby można było jeść jako śniadanie, bo to jest jako deser, no nie? Więc niekoniecznie już ci daję. Więc niekoniecznie jest to mało cukrowe. To ma być po prostu przepyszne i mega smaczne i jest, proszę. No. Przykleiło się. Zaglądłeś do środka? Tak, to jest Mikołaj Rebedy. Tak, to jest Rebedy. Odkryłeś wszystkie tajemnice. Przykleiło. Czego tak nie robimy? Ała, oja, można zrobić, prawda? Co ty, Miru? No. Moje. Dolarkę. Tu. Nie, nie twoje nogi, moje nogi. Teraz trochę mama, co? Nadszedł ten czas, kiedy możemy przetestować. Co? O. Nadszedł ten czas, kiedy możemy przetestować te... Jezu, co ty mi robisz dzisiaj? Steruję to jak patrzę. Chodzi i wywołuje we mnie tak, takie skrajne emocje, że to jest nieprawdopodobne. Od miłości. Do nienawiści. Ej. No, tata mnie trzyma! Do nienawiści! Dobra, testujmy to. Ja jestem strasznie ciekawa, jak to smakuje. Od wczoraj Krzyś mi nie pozwala tego spróbować. 17 zł kosztowały takie paluszki. Jemy wszyscy. Chodź Mikosław, ty też. Wyciągaj z mamą. Tata idzie z nami. Idę, idę. To. No. Co to wygląda jest? To jak jakieś kosmetyki w ogóle. A jaki to jest skład w ogóle? To dzieci mogą jeść? Nie. O, chyba tak. Co tu jest? Mąka pszenna, cukier, olej roślinny, mleko w proszku, skorobia roślinna, płynny ekstrakt. Czytaj ty. Skoczyłem na płynny ekstrakt. Wszystko dobrze, Mikołaj? No, niedobre rzeczy, no. Wszystko dobrze, Mikołaj? No i jak ty masz otworzyć? W trasie. Jest. O, nie. To jest połamane. Jakie to jest? Tak, tak to wygląda. Tu masz. To jest mam. Wygląda jak patyk. Masz, trzymaj. Nie jest takich patyków. Też uważam, jak tam. Sztuczne, strasznie. W ogóle nie warte 17 zł. Absolutnie. Co ile kosztowało? 4. Ale jest pyszne. Nie warto. Masz. Dasz gryza? Właśnie. Chociaż ta masa taka dobra. Nie smakuje mi to. Strasznie jest to sztuczne. Zjadłam coś kiedyś takiego. Mikołaj, dasz nam gryza? Musiałaś się wychowywać w jakiejś tajnej fabryce chińskiej, że jadłaś kiedyś coś takiego. Które lepsze? Mikołaj przegryza jedno ciastko drugim. Smakuje jak coś. Jak coś. Właśnie, coś takiego jadłam. No ma coś tak, ma identyczny smak jak coś. Ale nie jestem w stanie powiedzieć co. A nie te wafelki familijne z tym kremem takim truskawkowym? A może familijne z... Familijne z kremem truskawkowym. To jest ten sam, to samo nadzienie. Z familijnych. Co prawda familijne nie są chemiczne. I nie kosztują 17, prawie 18 zł. A to jest. Właśnie to jest produkt, który próbuje udawać familijne. I wychodzi mu to źle. W bardzo luksusowej formie. Bardziej luksusowej formie. O, tyle można z tym zrobić. Pachnie to czymś? Pachnie? Hangar. No, ale trzeba podziwiać, że taką cienką rureczkę nabili czymś. No. Nie? To już jest nanotechnologia. Idę robić kawę. Daj mi am. Za to ten mnie urzeka. A czemu moczysz to w wodzie? Lepsze może jest lepsze. Lepsze? Sprawdzę. Wcale nie jest lepsze. Ale przynajmniej... Dodatkowa czynność.
ma to smak wody, co daje ci takie poczucie bezpieczeństwa. No świetne, z wodą jest najlepsze, Nikola. Jak on jest słodki. I to jest... Ty to jesteś po prostu... E500, E322, E473, E296. Zaoszczędzimy na prądzie dzisiaj. Nie wiem, czy oni odliczają, czy co. A teraz w drugą stronę będziesz przelewać też, kochanie? No pokaż. No świetnie. Dasz to ta ściereczkę, wytrzemy tą wodę, bo... Cóż tu masz? Tamtą, bo to szkoda tych rzeczy papierowych. Powycierasz teraz? Powycieraj tą rozlaną wodę. No. Tak, a tutaj jeszcze jest niewytarte. Ble, tak. I co to? Mniam? Ale drugą stronę. No. Brawo. Chyba tata, trzeba jechać nad morze, żeby się w piasku pobawić. Kiedy jutro? O, chciałabym. Ty, kochanie, normalnie glaca mi się tak błyszczy, że szok. Widzisz to? Widzę, no strasznie. Czemu tak? Bo to jest mój wewnętrzny, naturalny błysk, który ale musi wyjść na zewnątrz. Ale się wyprościło czoło. No nie? Kocham. Strasznie ci się wyprościło czoło. Kocham. Ale to jest aż dziwne, że ono się potrafi tak... Ciekawe, czy mi by się też tak wyprościło. No mówię ci, idziemy. Ale tak by mi się wyprościło? Że tak ty? No. Że nie miałbym nic? Tak. Nie. Tylko za drugim razem wyprostują ci się zmarszczki, które masz. A to za pierwszym razem to tych, co ich nie mam się no potrafią? Nie, chodzi o to, że zagięcie skóry musi mieć czas, aby się wyrównać. Bo byłam dzisiaj zrobić coś dla siebie, wyprostować zmarszczki na czole. A aktualnie robimy hamburgery i wam muszę pokazać najsłodszą rzecz na świecie. Jedna jest na moich rękach, a druga tata weźmiesz, bo ciężki ten aparat. Tak, jedna rzecz, to tak jak Martusia mówiła, opowiadała wam tutaj, to są nasze hamburgerki. Jak widzicie, tutaj dla Mikołaja przygotowaliśmy miniaturową wersję, ona jest o wiele niższa, o wiele mniejsza, tak? I jednocześnie dla Mikołaja zrobiliśmy bułki małe. O. Mała bułeczka i duża buła. Tak, czekam aż się przestudzi. Hamburgery będą w naszym przepiśniku kolejnym, więc już wam... Nadajemy ze studia, ale będą przepyszne. Właściwie to chodzi o to, że bułki będą również w przepiśniku, bo to są bułki upiecone przez nas. Tak, właśnie, to w sumie nie powiedzieliśmy, a nie wyglądają, wyglądają jak, wiesz, kupne albo z jakiś ten. Zastanawiamy się nad opcją ciemny sezam czy jasny sezam, bo powiem wam, że obie wyglądają super, ale według mnie ciemny sezam wygląda tak ciekawiej po prostu. Kupiłam sobie lampkę, żeby trochę rozświetlić tam półeczki. I ona jest właśnie w środku, nie ma kabla, kocham takie lampki. W ogóle wszystkie żarówki powinny być ładowane na promienie słoneczne, żeby nie trzeba było ciągnąć kabli, wtedy byśmy mieli jak w Simsach, że wszędzie możesz sobie lampkę położyć. U Mikołaja w pokoju są takie lampeczki, to jest taki łańcuszek LED, nie wiem jak to się nazywa, taka żyłka z lampkami i ja ją zaświeciłam w tamtym roku, słuchajcie, na bateriach w święta i świeci dotychczas. Wiadomo, że świeci już bardzo słabo, ale świeci bez przerwy. I tu mamy takie coś, właśnie taką żarówkę i ona jest w środku wypełniona, o widzicie, tą właśnie, tą żyłką z tymi LEDami. I myślałam, że będzie zasada ta sama, że jak sobie ją odpalę, to będzie świecić i świecić i świecić. I teraz nie wiem, czy to była kwestia, że baterie były już słabe, czy ona potrzebuje o wiele więcej energii, ta żarówka tutaj, bo może tych LEDów jest więcej. No ale sobie teraz właśnie włożę baterię i pokażę wam, jak to świeci. Suma summarum super, bo jest idealnie ten klosz w kolorze lampki, którą widzicie za mną. O, która się tam świeci i tak fajnie rozbija światło, więc idę po baterię i też wam coś pokażę ciekawego, bo mamy takie coś na baterię, a jak wiecie, w każdym domu z tymi bateriami bywa ciężko, bo one są rozpieprzone. One wszędzie, chcemy je mieć bezpieczne, no bo dzieci, no bo psy i tak dalej. Taki pojemnik na baterie. Trochę to jest tutaj rozwalone, bo niektórych baterii mamy więcej niż innych.
O, ale zobaczcie, możecie sobie posegregować wszystkie baterie rozmiarami i dodatkowo, co jest w tym wszystkim najfajniejsze, do całego tego pojemnika macie taki miernik, gdzie wkładacie baterię i on wam mówi, czy bateria jest naładowana, czy można ją jeszcze użyć, czy po prostu jest do wywalenia, bo nie wiem, czasami macie, przynajmniej u nas tak jest, że wrzucam baterię na przykład po świętach z lampek, które miałam na girlandach i tak dalej, wrzucam już do szuflady, a potem one działają na chwilę i są do wywalenia. Wiadomo, że lepsze są baterie do ładowania i zgadzam się z tym jak najbardziej. Natomiast jeżeli ktoś nie ma baterii do ładowania i ma takie, no to zobaczcie, o, tutaj mamy na przykład tu, i że mamy teraz pełną baterię, no nie? Teraz schodzi. Dobra, pokażę wam właśnie te baterie, które chwilę temu wyrzuciłam. Mam taki specjalny pojemnik, żeby odłożyć te baterie i sobie włożymy plus, minus, odwrotnie. Teraz wam pokażę, jak mój mąż kucharzy. O. I widzicie, że świeci się na czerwono. Trzeba ją wymienić, ponieważ nic już w środku nie ma i ona jest energetycznie wykończona. No i będę ją musiała wyłączyć. Szkoda, że ona ma ten wyłącznik tutaj na dole. Krzysztof zwrócił na to uwagę. Ja stwierdziłam, że to jednoznaczne, bez znaczenia, ponieważ ona się będzie cały czas świecić. Okazało się, że nie. Muszę ją wyłączyć co chwila. Więc jednak przyznaję ci, kochanie, rację. Durne to jest, że jest ze spodu ten włącznik, a nie gdzieś tutaj z boku. Dobra, idę ją tam postawić na półeczkę i zobaczcie, jak ona świeci, bo tutaj jest za jasno, a tam właśnie na półeczce jest nieco ciemniej, nie? Świeci, świeci. I widzicie, fajnie to wygląda i dodatkowo. Tylko to nie jest do końca miejsce na nią, ale tymczasowo włożyłam. Dobra, link do tego, jeżeli ktoś coś, to dajemy wam w opisie chyba, nie, Krzyś? Tak. Masz tam gdzieś link do tego? Mhm, a, miałam robić herbatę, więc ja się zajmę herbatą. Te Mikołaje też są pyszne. Te miodowe pyszne są. Myślisz? No to możesz spróbować zrobić z miodowymi. Tyfa. Bo na Instagramie wam już mówiliśmy, tutaj jeszcze nie mówiliśmy, to są pikle z Lidla i to są takie właśnie maleńkie ogóreczki i one są w zalewie miodowej, czy tam z miodem, przepyszne. Wzięliśmy je przez przypadek i to było świetne zrządzenie losu, bo naprawdę są niesamowicie dobre, więc jeżeli lubicie takie, wiecie, ogórki, na przykład, nie wiem, na zimną płytę, albo tak sobie zjeść, czy tam do obiadu, one są super do hamburgerów, te takie ostre, z tymi to dzisiaj sprawdzimy, no to polecamy. Mamy ładny dzień. Uważaj! Powiem tylko tyle, że wszystkie te memy odnośnie tego, jak wygląda samochód, gdy ma się dziecko, są prawdziwe. To muszą zrobić profesjonaliści, mam wrażenie.